Mamy tutaj liczbę 235 i możemy sobie o tej liczbie pomyśleć tak. Dwie setki, mamy dwójkę na pozycji setek, co oznacza dwie setki. Trzy dziesiątki, mamy trójkę na pozycji dziesiątek, co oznacza trzy dziesiątki. I pięć jedności, mamy piątkę na pozycji jedności. A na tym rysunku ta sama liczba jest narysowana. Tych kwadratów jest 235. To jest 200, to jest 30 i tutaj 5 kwadratów. Mamy tu dwie grupy kwadratów, po 100 każda. To jest razem 200. Tutaj mamy 3 dziesiątki, 1, 2, 3. I tutaj 5 jedności, 1, 2, 3, 4, 5. Zróbmy z tym coś ciekawego. Co by się stało, gdybym chciał do tej liczby dodać 10? Jeżeli dodajemy 10, to dodajemy 1 dziesiątkę. I tyle. Dodać 1 dziesiątkę. Co się stanie, jeżeli dodamy 1 dziesiątkę? Tutaj muszę dorzucić jeszcze jedną żółtą grupę, jeszcze jedną dziesiątkę. Tę dziesiątkę muszę dodać do tego, co już tutaj jest. No to dodajemy jeszcze jedną dziesiątkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I co nam to daje? Mieliśmy wcześniej 3 dziesiątki, dorzuciliśmy do tego jeszcze jedną dziesiątkę, czyli razem mamy 4 dziesiątki. Poza tym ciągle mamy tutaj 5 jedności. Nie dodajemy żadnych jedności, bo tutaj jest 0, tutaj też nic nie ma, 5 jedności. Ciągle mamy dwie setki, nie dodajemy żadnych setek, ani tu, ani tu, dwie setki. Czyli wynikiem tego dodawania będzie dwie setki, dodać 4 dziesiątki, dodać 5 jedności. Dwie setki, 4 dziesiątki, 5 jedności. Ile to jest razem? Dwie setki, 4 dziesiątki i 5 jedności to 245. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Może zamiast dodawania dziesiątki dodajmy 100. To znaczy dodajmy jedną setkę, 0 dziesiątek i 0 jedności. Dodać 100. Równa się dodać 1 100. Narysujmy, ile to się równa. Mamy tutaj już dwie setki. Teraz dorzucimy jeszcze jedną. I razem mamy 3 setki. Mieliśmy dwie, dodaliśmy kolejną, te tutaj. I mamy razem 3 setki. Tutaj, jak dodamy, też będą 3 setki. Zauważcie, że liczba dziesiątek się nie zmienia. Mieliśmy 3 dziesiątki, nie dodajemy żadnej kolejnej, więc ciągle mamy 3. To samo dotyczy jedności. Mieliśmy 5 jedności, nie dodajemy żadnej kolejnej jedności, więc ciągle mamy 5 jedności. Razem 335, czyli 3 setki, dodać 3 dziesiątki, dodać 5 jedności.